Kiedy słyszę słowa Pan z wami, od razu kojarzą one mi się z Gedeonem. Może pamiętacie, jest taka sytuacja w Księdze Sędziów, kiedy Gedeon, który nie należy do jakiej wielkiej rodziny, na klepisku robi sobie tam to, co sobie robi ze zbożem. Madianici, nieprzyjaciele, napadają na Izrael, zabierają im żywność, niszczą ludzi. I w tym momencie, można powiedzieć, klęski czy ucisku, w tym momencie trwogi, niebezpieczeństwa, pojawia się anioł przed Gedeonem i mówi do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon nie wydaje się być dzielnym wojownikiem, nie? Nie wydaje się, że Pan jest z nimi, wydaje się, co więcej, że Pan Bóg ich opuścił. Czyli doświadczenie życiowe wydaje się takie, że Boga nie ma z nami, bo nieprzyjaciele naszego narodu są przeciwko nam. A jednak przychodzi wtedy anioł i mówi: Pan z tobą, dzielny wojowniku. I kiedy przychodzę na mszę świętą i słyszę słowa Pan z tobą, to kojarzą one mi się z Gedeonem. Ja też mogę być z jakiejś zwykłej rodziny. Może moja sytuacja życiowa też być przegrana. Może mam wiele wrogów, którzy zabierają z mojego życia to, co jest dla mnie do życia koniecznie potrzebne. Wydaje mi się może również w moim życiu, że ja jestem opuszczony przez Pana Boga. Ale kiedy wchodzę na mszę świętą i słyszę słowo Pan z tobą, Pan z wami, wiem, że Bóg jest ze mną, nawet jak wszystko wydaje się, że jest przeciwko mnie. A kiedy On jest ze mną, to ja wiem po prostu, że dam sobie radę. Pan z wami, czy łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, czy miłość Boga Ojca, te wszelkie wezwania, które mają źródło w tekstach biblijnych, mówią jasno: Bóg jest z nami i będzie z nami nie tylko w czasie całej mszy świętej. Mam takie przeświadczenie, że bardzo często myślimy o Eucharystii trochę w takim kluczu, przepraszam za to wyrażenie, że wchodzi w niej o to, żeby zrobić Pana Jezusa. To znaczy, że Jego wcześniej nie ma, a potem jest chleb i wino, ksiądz odmawia te modlitwy, trochę to magicznie wygląda, wyciąga ręce i nagle jest już nie chleb i wino, tylko ciało i krew Chrystusa, Chrystus jest obecny. I takie myślenie, oczywiście ja tu go specjalnie trochę przekoloryzowałem, ale gdzieś, myślę, jest często w naszym myśleniu, w naszej świadomości, że nie ma Chrystusa, potem nagle się pojawia. A zaraz na początku mszy świętej jedno z pierwszych zdań komunikuje nam: Pan z wami. Pan jest tu obecny. Wszystko, co tu się dzieje, jest nie tylko w imię Pana, ale również w Jego obecności, w Jego działaniu. I to jest super ważne w przeżywaniu Eucharystii i w ogóle w celebracji każdej liturgii, że ona jest dziełem i działaniem Jezusa Chrystusa, który jest obecny i który ofiarowuje się w miłości i posłuszeństwie swojemu Ojcu i nas przyłącza do tego działania. Razem z Nim, można nawet wręcz powiedzieć, że On posługuje się naszymi rękami, naszymi ustami, naszym ciałem, całą naszą osobą, żeby oddać się Ojcu w miłości. Jest obecny, obecny dla nas również w swoim działaniu. Ja mogę doświadczyć tego działania. I na początku mszy świętej niesamowicie ważne jest to, żeby rozpoznać tę obecność Pana. Rozpoznać ją wtedy, kiedy wchodzi w procesji wejścia kapłan, bo Pan jest obecny w kapłanie, który celebruje Eucharystię. Rozpoznać obecność Pana w zgromadzeniu, które zostało zebrane przez Niego. To On nas zwołał, żebyśmy tutaj przyszli, żebyśmy Go uwielbiali. Zgromadzenie, wezwanie przez Pana i On jest obecny w tym ludzie. Żeby rozpoznać Pana, który mówi w Słowie, to On przychodzi do nas w swoim Słowie i jest dla nas w tym Słowie obecny. Rozpoznać Go w końcu w postaciach eucharystycznych, po przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. To jest niesamowicie ważne zaraz na samym początku mszy świętej. Pan jest obecny, więc mam Go rozpoznać i przeżywać całą Eucharystię w Jego obecności. Challenge do tego odcinka jest bardzo prosty. Chodzi o to generalnie, żeby przynajmniej paru osobom, niech każdy sobie powie ilu, 10, powiedzmy 10, nie, bo to jest taka fajna liczba, 10 osobom przynajmniej powie: Szczęść Boże. Może też powiedzieć: Pan z tobą, albo Pan z wami, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No nie wiem, w jaki sposób tak pozdrowić drugiego człowieka, żeby on wiedział, że Bóg jest z nim. W mojej wiosce rodzinnej, kiedy byłem młody, prawie wszyscy do wszystkich mówili, wchodząc do domu: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stąd pamiętam, jak chodziłem do koleżanki, którą lubiłem bardziej niż inne koleżanki, zawsze zaczynałem od tego słowa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy jest, Jola?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Więc challenge jest bardzo prosty. Nie wstydźmy się Pana Boga. Pozdrówmy drugiego człowieka, może nawet obcego, słowami szczęść Boże.